Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Ja jestem Baba Jaga, pozdrawiam Was wszystkich. Równie serdecznie pozdrawiam wszystkie nowe osoby. Kochani, dziękuję za lajki, za subskrypcje, za komentarze. Bez Was nie byłoby mnie tutaj. To Wy właśnie, kochani, powodujecie, że moje skrzydła rosną i rosną. Naprawdę piękne uczucie. Moi drodzy, czytanie nie ze wszystkimi będzie rezonowało, nie wszyscy mają takie same problemy, nie wszyscy mają takie samo pytanie odnośnie uczuć czy odnośnie pracy. Spróbujemy dzisiaj troszeczkę ogólnie opowiedzieć, co się będzie działo w energii ogólnej tego czasu, luty, marzec 23. Następnie, bo właśnie mi przyszło do głowy, że chyba źle opisałam tam wodnika, poprawię. Moi drodzy, wyzwanie tego czasu. W uczuciach macie dziewiątkę buław, praca, finanse, odwrócony kapłan i rada, wynik, trójka denarów. W tle mamy kartę dwóch kielichów. Także zaczynamy. Ryby, luty, marzec 2023. Co ryby powinny usłyszeć? Moi kochani, i najważniejsza sprawa. Cokolwiek usłyszycie, jeżeli usłyszycie jakąś wskazówkę, która mogłaby Wam pomóc, lub coś, co mogłoby się wydarzyć, jeżeli zrobicie to i to, to nie idźcie za tym. Jeżeli coś ma złego się wydarzyć, jest takie prawdopodobieństwo, zawsze możemy temu zapobiec. Równocześnie podejmując decyzję, musimy pamiętać, że rozpoczynamy swój los. Rozpoczynamy tą decyzją swoją drogę. A ta decyzja, moi kochani, należy tylko i wyłącznie do Was. Także, moi drodzy, co odchodzi do przeszłości? Wyzwanie tego czasu, energia ogólna. Mamy odwróconą dwójkę mieczy. To może być konflikt wewnętrzny, wasz lub czyjś. Tutaj jest bliźnięta waga wodnik, jeżeli kogoś interesuje. Jako osoba w tej karcie, to jest taka osoba fałszywa, to jest taka obłudna, dwulicowa osoba. I ona ma jakieś poglądy, wiecie, swoje, wyimaginowane być może czasami i sztywno się ich trzyma. To jest również ktoś, kto jest mało pewny siebie. Jest zamknięty w sobie być może. Jest taki emocjonalnie ubogi typ osoby, człowieka. Bywa również, że jest mściwa. Brakuje również tej osobie tolerancji dla innych. Lub może dla siebie. Nie toleruje nawet siebie. Odchodzi więc energia braku gotowości na nowe osoby, na nowy związek, na swój związek czasami. U niektórych mogą pojawić się tak zwane problemy z komunikacją lub już były, raczej były. Miał ktoś sprzeczne uczucia co do kogoś być może, bo na przykład niby związek, ale powiedzmy, że to jest związek na odległość. Ktoś pracuje za granicą, albo często wyjeżdża, albo nie mieszkacie razem, albo jesteś osobą trzecią, lub co jeszcze? Może jesteście w ogóle w jakiś inny sposób po prostu rozłączeni. Mieszkacie daleko od siebie. I tutaj ktoś nie był pewny. Ciągle czekał na tę drugą osobę. I teraz zrzucacie opaskę z oczu. To jest to wyzwanie. Jakiś wybór. Tutaj mogły też być, czy w związku, czy w rodzinie, czy w pracy, czy chodzi o konflikty, chodzi o to, że nie ma harmonii, nie ma zrozumienia, ktoś nie rozumie czegoś. Za to jest dużo niepewności i dużo niechęci. Może
jest ktoś, kto nie ma pracy lub nie może jej znaleźć, lub często ją zmienia. Może macie taką osobę, może to wy. Mogą być problemy z firmą, z jej prowadzeniem. Może w ogóle wasze sprawy zawodowe nie mogły po prostu ruszyć z miejsca. I były wybory, ktoś nie mógł się zdecydować, przeżywał sam, z dala od ludzi i nie mógł się odważyć, żeby coś zmienić. To jest takie rozdarcie. Czasami to jest między młotem a kowadłem. Może jesteście w takim związku, gdzie na przykład wasi rodzice nie tolerują waszego wybranka lub waszej wybranki. Lub nawet to wy możecie nie tolerujecie osoby, którą wybrał wasz rodzic. I to mogą być też złe decyzje, które zostały podjęte w przeszłości, ale tak jakby pod czyimś wpływem. W uczuciach mamy dziewiątkę buław tutaj i dziewiątka buław to jest miłość, to są związki. Chodzi o miłość, chodzi o związki, chodzi o relacje. Ktoś jakby, niektórzy z was zakończyli swój związek i teraz po tym dochodzą do siebie. Jest tutaj już ktoś wyczerpany, jest ktoś zmęczony. Może poznaliście taką osobę, który lub nawet to jest wasz partner. To jest tak, że to jest taka osoba, którą w przeszłości ktoś zranił, zdradził na przykład. I teraz nie ma zaufania już, żeby rozpocząć coś nowego albo żeby rozpocząć znowu budować wasz związek. Już nie ma siły. Jest gotowy, ale to są w niektórych związkach lub w niektórych waszych relacjach, to nie musi być związek, to może być relacja syn, ojciec, matka, córka, siostry, no, przyjaźń może też wchodzić w grę. Ktoś o kogoś zabiegał i okazało się, że ta osoba miała to po prostu gdzieś. I to jest takie już... Może sprawa w sądzie was czeka i jeszcze trzeba podejść do jednej walki. W tej energii człowiek jest nieufny przez to, że po prostu wcześniej ktoś go zranił. Woli odgrodzić się od uczuć, od ludzi, żeby znowu tego samego nie przeżyć. O to chodzi. Tylko teraz jest czas to zmienić, przemyśleć, leczyć się. Jeżeli panowała w waszym związku jakaś oziębłość seksualna, może to hormony, może są kłopoty z impotencją, to wszystko trzeba, może leczyliście, może wszystko teraz już dochodzi do końca tej walki. Bo tutaj to mówi, że jeszcze raz spróbujecie. Tylko tutaj będzie potrzebny kompromis dla niektórych, informacja i zrozumienie. Może was partner postanowi, że jeszcze raz spróbuje i trzeba pójść na ten kompromis i trzeba będzie zrozumieć, o co partnerowi chodzi. W tej dziewiątce buław dochodzimy do końca obranego celu. Macie siłę, macie zdrowie już, jesteście ostrożni. Ale żeby nie przesadzić, jeśli chodzi o takie ludzkie relacje, trzeba pamiętać, że nie wszyscy są źli. Tu ktoś jeszcze raz zdobywa się spróbować, jest gotowy, chociaż może odczuwać zagrożenie. Tak jak mówię, na przykład, co to znaczy odczuwać zagrożenie? Idziemy do sądu i boimy się, czujemy się zagrożeni. Może, że spotkamy tą osobę, albo kiedy widzimy, wiecie, jedziemy autem,
albo widzimy policję, że idzie w naszą stronę, to już czujemy, że emocje nasze nas przerastają. Bo to takie jest. Odczuwamy takie zagrożenie, chociaż może nic nie zrobiliśmy. Trzeba będzie coś wykonać, chociaż no, robicie to niechętnie, tutaj widać. W finansach mamy kapłana. On mówi, to może być prawnik, to może być nauczyciel, jakiś lekarz, terapeuta, tylko on tutaj nam się odwrócił. I to może być też ojciec. I tu właśnie może być, to może być ta sytuacja, w której ktoś źle wybrał. Może trzeba zmienić lekarza, może trzeba zmienić terapeutę. Jeżeli macie problemy w szkole z dzieckiem na przykład, trzeba iść do szkoły i z nauczycielem po prostu sprawę wyjaśnić. Ewentualnie ja bym zabrała, jeżeli nie da się porozmawiać z tym odwróconym kapłanem, no, zabrałabym się za to może jakoś inaczej. Ale ten kapłan w finansach i w pracy, może jeszcze czegoś nie wiesz, bo on jest odwrócony. Po prostu czegoś jeszcze może nie wiesz. To jest taka energia obłudy. To jest zły doradca. Komuś brakuje wiedzy, albo otrzymał od kogoś po prostu cały czas fałszywe dane. Na przykład co do stanu posiadania. To jest taki półprzekaz. Coś wam jakaś osoba mówi, na przykład, a co tam w porządku? Tak, wszystko idzie w porządku, nie ma się co martwić. Albo tam jakieś mówi półprawdy i wy jesteście spokojni. To też są fałszywe jakieś wiadomości. No. Niektórym ten kapłan próbuje i narzuca, i robi to, narzuca poglądy. Swoje poglądy narzuca innym. Zwróćcie uwagę, czy kogoś takiego znacie. To jest hipokryta. To może być partner biznesowy. To może być starsza osoba. Może macie spółkę z ojcem, z jakimś inną bliską osobą. Tutaj widać oszustwo. Tutaj ktoś celowo jakby wprowadzał kogoś w błąd. Udaje kogoś innego niż jest. Ten kapłan zwraca uwagę na to i to tak dobitnie. Jakbyście byli poddani komuś, jak takiej niewoli. On tutaj też mówi, że jeżeli była sprawa w sądzie złożona, to no, niezbyt pomyślnie będzie rozwiązanie tej sprawy. Lub jakieś inne sprawy urzędowe, może jakieś podatkowe. Ta osoba zachowuje się, wiecie, jakby pozjadała wszystkie rozumy. Do tego jest niemoralna osoba, bardzo niemoralna. Stoi zazwyczaj oczywiście na czele, czy to grupy. To jest taki, wiecie, odwrócony kapłan to jest taki sekciarski kapłan. I tutaj też zwróciłabym uwagę na to, czy się coś takiego nie szykuje gdzieś tam. On manipuluje ludźmi dookoła, wykorzystuje ich, wykorzystuje później ich poczucie winy. To jest właśnie ta hipokryzja. I nic sobie z tego nie robi. On nawet się z tego cieszy, on gardzi tymi ludźmi. Czasami to może być pracodawca, który szkoli swojego pracownika, może was szkoli, może to wy. To może być mąż, to może być ojciec, to może być inny szef, czy tam niektórzy mają prawnika, którego może trzeba by zmienić, lub lekarza, którego trzeba by zmienić. No zły doradca, zły. Nie udziela wam dobrych rad po prostu. Ten człowiek
może macie w pracy z kimś do czynienia, kto jest chory. On lubi udawać chorobę czasami, żeby nie ruszać po prostu się z domu. Również, jeżeli jesteście wysyłani z pracy ciągle, musicie jeździć, tutaj jest coś z tą podróżą nie tak, może wasza partnerka lub partner będzie niezadowolony, lub coś z tą podróżą. Jeszcze wam powiem, wiecie, ten kapłan to jest taki skorumpowany ksiądz, skorumpowany urzędnik, polityk, taki perfidny. Jeżeli tutaj mówimy o nauczycielu, to zwróciłabym uwagę, bo jeżeli ktoś przygotowuje się do egzaminu, czy wasze dziecko, czy ma kłopoty w szkole, no może on mu wmawia, że nie da rady wasze dziecko, może coś w tą mańkę, tak, żeby temu dziecku pomóc, bo tutaj jest coś nie tak. Może dziecko ma kłopoty w szkole, może macie kogoś, komu płacicie pieniądze, a on wam nie pomaga. Nie wiem, o kogo chodzi. Tutaj, jeżeli wiecie, jeżeli się nie spodziewacie, a czekacie na jakąś rozprawę sądową, to mogą być, to może być negatywna ocena sądowa, wiecie? Złe orzeczenie. Negatywne orzeczenie. Ale jeśli zwrócicie uwagę na to, no to po prostu odkryjecie to. Możliwe, że szykujecie się do wesela, to też. No, trzeba by zwrócić uwagę, czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik i czy to wszystko jest legalne, sprawdzone. Żeby was ktoś nie oszukał. Po prostu nie bądź łatwowierny. Bo to jest ignorant, który posługuje się fałszywymi informacjami. Jest pewny siebie, jest przebiegły i zanim cokolwiek rozpoczniesz, musisz zdecydować po sprawdzeniu wszystkiego. Jeżeli masz jakiegoś doradcę, jeżeli ktoś ci doradza, a czujesz, że to nie idzie w tą stronę, to trzeba by go może zmienić. Następnie jeszcze, jeżeli ktoś, wiecie, może ktoś myśli, że kiedyś się to nazywało łapówki, nie wiem jak teraz, że tym załatwicie sprawę na przykład w szkole, zapłacicie za egzamin, na przykład za prawo jazdy, albo policjantowi, no w tej podróży może, możecie mieć kłopoty, lub jakiemukolwiek innemu urzędnikowi. Tego nie wolno robić. Ale też nie trzeba się od razu wycofywać. Należy jednak zachować umiar w tym, co chcecie załatwić. Tutaj niektórzy może będą wiedzieć, o czym mówię. To jest też taka osoba, która się zasłania moralnością. A w imię dobra niszczy i zamęcza innych. Taki wydaje się uczciwy, cudowny, moralny, a jest tak naprawdę zakłamanym tyranem, moi drodzy. On ma w nosie ludzi o niższym statusie po prostu, ten odwrócony kapłan. Mówię tu o statusie społecznym. Ale tam za to, gdzie może coś uzyskać, coś skorzystać, jest go oczywiście pełno. On uważa, że inni są głupi, że dają. I on tak chodzi i gada o nich, i plotkuje, i się naśmiewa. Na to trzeba uważać. W wyniku mamy 3 denary. A to jest, jeszcze słuchajcie, no to na końcu wam powiem. 3 denary mówią, zaczynamy od początku.
I teraz nie wolno sobie pozwolić nigdy więcej wmówić, że jesteś do niczego. Bo ty, rybo, masz zdolności i ty tylko uwierz w to. Może ci ktoś kiedyś mówił, może twój ojciec cały czas mówił, nadajesz się tylko do zamiatania ulic. Nie. Nie. Kiedyś tak lubili nas rodzice motywować. Skorzystaj być może z rady prawdziwych ekspertów. Bo czasami chcemy zapłacić taniej za coś, a to później naprawdę taka jest z tego kołomyja same straty. Na przykład jak ja jadę z autem do sprawdzenia, no to jadę do salonu. Nie jadę do jakiegoś taniego. Nie chcę tu mówić, że tanio znaczy źle, ale mi chodzi, wiecie, żeby nie oszczędzać na takich rzeczach. Do prawdziwych ekspertów. Czy macie sprawę w sądzie? Czy coś wam się nie podoba, prawnik, że coś nie tak? No, należy, jeżeli chcecie, skorzystać z drugiej, jak się to nazywa? Z drugiej opinii. Uczciwy projekt tutaj jest. Jeśli się nie zniechęcisz, zostanie zakończony. Uczciwy projekt. To, co sobie zaplanowałaś, rybko, wykonasz, ukończysz. Nie wiem, studia, szkoły, może z pomocą innych ludzi kompletnie, ale dzięki sobie samej. A może dzięki sobie samej, ale to już będzie w ogóle na zupełnie innych zasadach. To, co teraz robisz. Może jeszcze o tym nie wiesz, że coś się zawali, coś, może ktoś straci autorytet. Ta trójka monet to jest też, kochani, ona mówi, żeby się nie chwytać rzeczy niemożliwych, żeby mieć świadomość własnej wartości. Pracowitość, wiecie, nowe kwalifikacje, pracowitość, dowiadywanie się, uczenie się, korzystanie z dobrych informacji, sprawdzonych, to jest klucz do sukcesu. Ale tutaj też ta trójka monet mówi, że to jest, przychodzi do was poprawa sytuacji materialnej. Jeśli ktoś szukał nowej pracy, ona przyjdzie. To jest uwolnienie od problemów finansowych. Znajdziecie dodatkowe pieniądze na naukę, czy nie wiem, rozwój zawodowy, i to zapowiada też większe inwestycje i dobrą inwestycję finansową. Jeżeli będziecie podpisywać jakiekolwiek umowy, to też wszystko sprawdzać. Iść z umową do prawnika, jeżeli trzeba. I bądźcie wytrwali. Wierzyć w swoje możliwości trzeba. Taka perfekcja, że tak powiem, w działaniu da wam po prostu powodzenie i wszystko będzie naprawdę, jak sobie zażyczycie. Również w związkach. Trzeba może będzie zrezygnować ze swoich ambicji, może jeździć mniej, być w domu więcej, żeby uratować wasz związek. Bo tutaj widać, partner jeszcze jest gotowy spróbować. Przejdziecie niektórzy z was na wyższy poziom. Ale najpierw trzeba, wiecie, zakończyć te stare sprawy. W związku chodzi o to, żeby związek był równy, oparty na dzieleniu się. To jest taka relacja, która daje poczucia bezpieczeństwa. Ktoś z was spotka takiego człowieka, jeżeli jesteś singlem. Tu może chodzić o nową osobę. Czujecie po prostu, kiedy zobaczycie taką osobę, że jesteście bardzo podobni do siebie. W tej energii widzimy
Tutaj chodzi o dobre stosunki między ludźmi. Tutaj w tej dwójce kielichów mamy również spotkanie bratniej duszy. Niektórzy zawierają związek małżeński. Niektórzy będą się cieszyć. Tu chodzi komuś, może się ktoś chce oświadczyć. Trzeba będzie może coś wybaczyć komuś, może partnerowi, może zupełnie innej osobie. Trzeba będzie może z kimś się pogodzić, pójść na kompromis. Również tutaj pamiętajcie, że macie pomoc od i tutaj współpracowników swoich lub od kolegów z pracy. Do niektórych przychodzi jakaś zapłata również za coś, za jakiś projekt. I teraz rutyna już dla Was nie będzie, to już nie jest dla Was. Nie wiem, czy wybieracie osoby, czy zawód, czy rozwiązujecie jakieś inne problemy życiowe, czy podporządkował finansowo, finansową stronę życia do tych związkowych relacji. To jest bardzo dobra karta. Tylko trzeba się w nią zaangażować. Trzeba pracować nad relacją, nad sobą przede wszystkim. Przetrwać, wiecie, razem trudne chwile. Tyle już przetrwaliście. Budujcie swoje życie razem. Może tutaj jakiś wtrąca się ktoś wasze, może finanse nawet. Na takich solidnych fundamentach. Razem. Dbajcie o to uczucie. Jeśli się wysilicie, moi drodzy, to i tak popracujecie nad tym, to Wam się to uda. No, spróbować. Może się uda. Na pewno się Wam uda. To ja Wam mówię. Ale jeśli zatroszczycie się o partnera, a w ogóle o Wasz dom, o sprawy codzienne, wtedy się uda. Tutaj jest też duża szansa na poprawę, jeśli chodzi w ogóle o w takich rodzinnych sprawach. Tylko trzeba będzie coś wyjaśnić, coś, może przeprosić kogoś, może ktoś Was przeprosi. Single kochane, Wy się rozejrzyjcie, bo tutaj jest ktoś, kto się Wam tak z boku przygląda, wiecie? Jakoś go zaintrygowałyście lub panowie, no zaintrygowaliście tę osobę. I ta osoba możliwe, że jest nieśmiała, ale się podkochuje. Zwróćcie uwagę. I naprawdę trzymam kciuki, żeby Wam to się udało. Dziękuję. Tu jeszcze bym się zastanowiła, jeżeli znacie kogoś nowego, czy Wy tą osobę kochacie, czy Wy tą osobę lubicie, bo to jest różnica. Ale jeśli lubicie, no to dlaczego nie spróbować? Miłość zawsze może przyjść po drodze, później. Dbajcie o zdrowe stosunki między swoimi osobami z rodziny, o swoje małżeństwo, bo warto, warto. Niektórzy myśleli tutaj jakieś pary o założeniu wspólnego biznesu. Uda Wam się to. Tak, pytanie gotowe. Losujemy 3 odpowiedzi. Odpowiedź numer 1 na Wasze pytanie, numer 2 i numer 3.
3. Odpowiedź numer 1. Bierz się do roboty. Czas na akcję. Dwa. Nie najlepszy moment. Trzy. Obfitość. Dziękuję Wam, kochani. Trzymajcie się.